Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi. Kontynuujemy. Wchodzimy teraz do gabinetu Dumbledora na kolejną naszą lekcję. Panie profesorze, to dotyczy Malfoya i Snape'a. Profesora Snape'a. Mówiłem ci już, Harry, że ufam Severusowi. Moja odpowiedź się nie zmieniła. A teraz przejdźmy do naszych zajęć. Nie udało mi się odnaleźć zbyt wielu wspomnień o Tomie Riddle w Hogwarcie. Zdobyłem jednak to. Wielkie nieba, to już tak późno? Lepiej już idźcie, chłopcy. Lestrange, Harry, nie zapomnijcie o wypracowaniach. Pośpiesz się, Tom. Nie, Tom, nie wiem nic o żadnych horcruxach. A gdybym wiedział, i tak bym ci nie powiedział. Wynoś się stąd. To nie było tak. Nie rozumiem, co się stało? Profesor Slughorn majstrował przy tym wspomnieniu. Harry, wcześniej prosiłem cię, żebyś poznał bliżej profesora Slughorna. Teraz chcę, żebyś nakłonił go do ujawnienia prawdziwego wspomnienia. W każdy sposób, jaki uznasz za słuszny. To wspomnienie jest kluczem. Miłego dnia, Harry. Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. Okej. Koniec, psot. Cześć, Harry. Szuka cię profesor McGonagall. Wiesz, czego chce? Nie, ale czeka na ciebie na dziedzińcu transmutacji. To chyba coś ważnego. Hermiona i ja szukamy profesor McGonagall. Profesor McGonagall jest w tej chwili na dziedzińcu transmutacji. Tam skierujcie swoje kroki. No to kierujemy tam swoje kroki. Ja mam wrażenie, że zbliżam się do końca dość szybko tej gry. Być taki zły, prawda? Powinniśmy już iść do McDonalda. Raczej na to nalegała. Dokąd idziesz, Harry? Odejść do flagi? Powinniśmy już iść do McDonalda. Raczej na to nalegała. Powinniśmy już iść do McDonalda. No to ruszaj, dupa, a nie się wracasz. No ja źle poszedłem, to nie znaczy, że ty masz źle iść. Tak, ale tyle tych małych godełek to sobie nie odmówię zabrać. A, jesteś wreszcie. Chciałam z tobą porozmawiać po tych niefortunnych zdarzeniach w Norze w święta. Dlaczego to zawsze tobie musi się coś zdarzać? Proszę mi wierzyć, pani profesor. Sam sobie zadaję od lat to pytanie. Słyszałam, że przystąpiłeś do klubu pojedynków, Harry. Uważam, że powinnaś iść w jego ślady. Dotyczy to również Weasleyów. Ćwiczenia nigdy nie jest za wiele. Nie ograniczaj się do swoich przyjaciół w Gryffindorze. Miej na uwadze... A, oto osoba, na którą czekamy. Cześć, Harry. Alanis jest kapitanem klubu pojedynków Ravenclaw. Panna Granger, proszę ze mną. Zapiszemy cię do klubu pojedynków Gryffindoru. Chcesz poćwiczyć z nami rzucanie lewi korpus? Zawsze chciałam się nauczyć tego zaklęcia. Dobra. Lewi korpus! Dędaj, kurde, za nogi. Dzięki za naukę. Uważaj jednak, krukoni mogą to teraz wykorzystać przeciw tobie w pojedynkach. Skoro tu jesteś, zróbmy pojedynek jak należy. Mistrz juniorów Ravenclawu kontra Harry Potter. Żebyś się nie zesrała. A nie, żebyś się nie zesrał. Łatwo.
Ostatni korpus! Nie wszyscy mają tak słabe zaklęcia, że... Że nawet mi się nie chce bronić. O, nie było Maxa? Szkoda. Dziękuję ci za to, Harry. W ramach przywilejów członka nadzwyczajnego możesz użyć skrótu za tym portretem. Hasło brzmi światło przeciw ciemności. Może spróbujesz stanąć do pojedynku? Po prostu idź do tablicy ogłoszeń, gdy będziesz gotów. Nie, nie stanę, nie chce mi się. Na treningu Quidditcha. Mam nadzieję, że Gryffindor zdobędzie puchar w tym roku. Rusz się, Potter. Wielkich drużyn Quidditcha nie tworzą spóźnialscy. Hej, Nick! O, witaj, Harry. Czy nie powinieneś być na boisku razem z resztą swojej drużyny Quidditcha? Czy to nie godła, Tom? No godło, godło. No, Herbik jakiś tam był. Tego go zebrałem. Światło przeciw ciemności. Leżeć! Zawsze go to drażni. Przejdź, przyjacielu. Nie nazywaj mnie przyjacielem swoim, bo razem wódki nie piliśmy. No nie, no schody mi odjechały. Kurna. Ten to też ma nasrane wełby, jak ta od kotletów mielonych. Jak one tam miały. Cześć, Harry. Gdzie są wszyscy? Są już na treningu. Świetnie. Pomożesz mi w treningu szukającego? Ciekawe, co jeszcze tą miotą Harry potrafi zrobić. Kappa. Dobra no. Jak widać, Quidditcha nie da się pozbyć z tej gry. Da tu 300. Dzięki. Zabramę, bo odholuję. Oj, nie trafiłem. No i dobra, git. Zrobiony trening. Dobrze się spisaliście. Ja uważam, że musimy mieć lepszą obronę. Inne drużyny mają naprawdę dobrych obrońców. Nie to, co my.
Ron radzi sobie lepiej niż ty, McLagan. O, po prostu chcę pomóc, jak obrońca obrońcy. Weź swoje rady i spadaj. Nie jesteś w drużynie, McLagan. Haha. Boli dupa, nie? Dokąd się wybierasz? Nie wiem. Cześć, Harry. Jesteś gotów do eliksirów? O matko, kochana, znowu. Na temat horcruxów w bibliotece. Tak sobie myślę, może jeśli zrobisz na dzisiejszej lekcji jakiś naprawdę dobry eliksir, wprawisz profesora Slughorna w dobry humor. Może wtedy powie ci, co ukrył przed Dumbledorem. No tak, to chyba niezły pomysł. O nie, McLagan. Przy nim Graup to dżentelmen. Do zobaczenia na eliksirach. Hej, Granger! Granger! A więc czy ona chodzi z McLaganem? Poszli razem na przyjęcie gwiazdkowe Slughorna, ale nie bawili się ze sobą zbyt dobrze. Naprawdę? Pośpiesz się, dogonimy Hermię. To znaczy, chodźmy na eliksiry. Ron i ja musimy dostać się na eliksiry. I postanowiłeś uciąć sobie pogawędkę po drodze do sali eliksirów. Dokładnie. To była tarcza chyba, nie? Dokąd idziesz? Eliksiry są tam. Incendio! Nie mam pojęcia, jak to odblokować. Dobra, Ronek, prowadź. Patrz, jak o, będzie bójka. Dzień dobry, Potter. Należę do najlepszego klubu pojedynków w Hogwarcie, Slytherinu. Stwierdziliśmy, że całkiem nieźle sobie radzisz w pojedynkach. W związku z tym pozwalam ci wyzwać mnie na pojedynek. Dziękuję, nie skorzystam. Idziemy na eliksiry. Ja ciebie nie proszę, głupoter. Ja ci rozkazuję. Lętwota! Lewi korpus! Lętwota! Expelliarmus! Po co on się ruszać z miejsca w ogóle? I tak nie próbowałem tego zrobić. Po prawdziwe wyzwanie przyjdź do naszego klubu pojedynków na wybrukowanym dziedzińcu. Dlaczego ślizgoni są tak koszmarnymi ćwokami? Ech, chodźmy na eliksiry. No nie dość, że są koszmarnymi ćwokami, to jeszcze są pierdołami totalnymi. Jeszcze żaden z nich nie potrafił walczyć, tak szczerze mówiąc. Chodźmy na eliksiry, a idziemy na zielarstwo. No pokrząb. Podejdź do flagi i naciśnij Enter, aby ją uderzyć. Co kurwa? Nie rozumiem. Naprawdę? Dziedziniec transmutacji. Pół zamku zwiedzę, zanim dojdę na te eliksiry. Snape mi zaraz karę wpieprzy za to, że się spóźnię, nie? 100%. Tak będzie, nie? Chciałem na ścianę podczas treningu, czy coś w tym rodzaju. Komuś się tu nie podoba, nie? Co się stało? Ktoś coś zrobił z moimi książkami! Nie chcę przestać latać! Na dół! A czy próbowałaś czegoś jeszcze oprócz krzyczenia na nie? Na przykład Wingardium Leviosa? Nie,
żeby tak mało Ron był tutaj. On by coś z tym zrobił. Widziałeś go może? Nie, może jeśli rzucę Wingardium Leviosa na twoją torbę, uda się do niej złapać książki. A jak mogę tą torbę podnieść? Nie zesraj się. Chodźcie tutaj, wydurne książki. Ja pierdolę, to jest tak daleko, że ja nie potrafię tym nacelować, nie? Łapie! W tej grze w ogóle nie widać przestrzennie, nie? Jesteś prawie tak dobry jak Ron. Dziękuję. Dobra, udało się. Na pewno nie widziałeś Rona? W ścianę się wpierdolił. Widziałem, był na wieży wróżbiarstwa. Co on tam robi? Przecież już nie chodzi na wróżbiarstwo. Mówił, że musi zapytać o coś ważnego. Coś związanego z jego przyszłością. Pewnie o nas. Dlatego tak strasznie go lubię. Cały Moron zawsze myśli o nas. Dzięki. Jesteś gotów do eliksirów, Monron? Monron chyba nie jest gotów do eliksirów. Szybko, szybciutko. O Boże, przecież eliksiry nie są teraz ze Snape'em, zapomniałem. Co z tą trucizną? Ktoś ma pomysł? No tak, oczywiście, panna Granger. Antidotum jest bardzo złożone, ale sądzę, że należy zacząć od kropli oleju rycynowego. Dobrze, dobrze. Harry, chłopcze, jakieś sugestie? Tak, można tak zrobić, ale można też po prostu wepchnąć Bezoar do gardła ofiary. Tak, brawo. Bezoar z pewnością załatwi sprawę. Doskonale, chłopcze, doskonale. Czarodziej doświadczony w sporządzaniu eliksirów musi znać antidota, co przypomina mi o dzisiejszym zadaniu, którym jest uważenie eliksiru wzbudzającego euforię. Jeśli dodać za mało mięty, może wywołać nieumiarkowany śpiew i chwytanie ludzi za nosy. Pogcząp. Gałązki mięty. I mieszanko do żółtego. Cyk, cyk, cyk. Bardzo mocno. Wściągnij się, Harry! Suszona chwila. Moim zdaniem powinieneś był usunąć dym, chłopcze. Do pomarańczowego, cyk. Do żółtego, cyk. Gdzie to jest? To jest to, ta. Nie trafiłem. Wyjebałem przed stół. W tej grze w ogóle przestrzeń kurwa nie istnieje, nie? Jak właśnie odkryłem, że widać cień na tym. Można to robić na cieniu. Zostaw proszę trochę powietrza w pokoju, Harry. Kolce jeżozwierza. Do biegu gotowy. O, nie zdążyłem. Jeśli dodać za mało mięty, może wywołać nieumiarkowany śpiew. Dramat z tymi eliksirami. O, tylko dobra, to gówno zielone do pomarańczowego koloru. Mieszanko do żółtego. To gówno do jasnego. Mieszanko do niebieskiego. Podgrzanie do różowego. Do pomarańczowego. Do żółtego. Raz. Dwa. Nie trafiłem.
Mieszanie do fioletowego chyba, można tak powiedzieć. Teraz to do jasnego. Odgrzanie 3 razy teraz będzie. No i pierdolnęło w pizdu. Kurde, to będzie piątka, nie? Pan Riddle miał wielu nauczycieli w Hogwarcie. Wiem, panie profesorze. Musi pan mieć dość pytań o Voldemorta i o Horcruxy. Nie życzę sobie, abyś poruszał ten temat. Ale, panie profesorze... Dumbledore cię do tego namówił, tak? Tak? Chciałem po prostu dowiedzieć się czegoś o Tomie Riddle. Dokąd się wybierasz? No i już! Mogłeś podsunąć mi ten bezoar. Przydałyby mi się przody na eliksirach. Musiałem zmiękczyć Slughorna, żeby móc go zapytać o Voldemorta. Tak. No cóż, muszę iść coś przegryźć. No nie, kolejny chce wpierdol dostać. Chcę cię widzieć w wieży astronomicznej. No już myślałem. Dlaczego wysłała ślizgona? Nie jestem twoim chłopcem na posyłki. Sam ją spytaj. Ale aurorzy zamknęli wieżę astronomiczną. No to potem najwyraźniej ją otworzyli, prawda? Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. Koniec, psot. Czy aurorzy otworzyli znowu wieżę astronomiczną? Sądzę, że tak. Uwolnić biblioteki. Powiedz hasło, to przejdziesz. No, myślałem, że mnie troluje typ. Żuki. Mówią, że mam paranoję, ale to niemożliwe, bo istnieją. Czemu tędy? Jestem w sumie ciekaw, kogo tam spotkam. Fajnie, że wpadłyście wszystkie w ten. Nie wiem, po co ja te tarcze zbieram i takich pewnie nie uzbieram wszystkich. Prędzej czy później mi się odechce, nie? Zbierać te tarcze. Mam wrażenie, że w trochę innym miejscu to jest niż kiedyś było. Przynajmniej się w piątej części. Ale mogę się mylić, nie? Aha. Wszedłem na górę, żeby zejść na dół, tak? To fajnie. McGonagall, za to widzę dwóch głąbów. To ty jesteś głąbem, który próbuje zobaczyć kogoś, kogo tu nie ma. To Malfoy wysłał tę wiadomość. Ta, bierz go! Na niego!
kurde. Leż tam. Daj, ja spróbuję. No chodź, Potter. Jeszcze gorzej będzie ci szło, bo jesteś grubszy. Leż, grubasie. Gdzie Malfoy? Gdzieś go nie znajdziesz. Przestań, głupolu. Nieważne, i tak stąd nie ucieknie, co nie? No, co oni wymyślili? No, tym, nie? Zrobili to, żeby chronić Malfoya. Jak mam stąd wyjść? Potrzebna ci będzie ta dźwignia, Harry. Raczej nie przejdziesz przez wrota jako duch. Reparo! Jak, ale jak mam coś z tym? A. No, come on. No i cyk, zrobione. Goyle zaatakowali cię. Co w tym dziwnego? Malfoya z nimi nie było. Czasem nie widać go nawet na mapie Hunsfotów. Patrz! Pewnie go przeoczyłeś. To znaczy, nie może przecież tak po prostu zniknąć. Może Hermiona ma rację, może powinienem zapomnieć o Malfoyu i skoncentrować się na Slughornie, ale jak niby mam zdobyć jego wspomnienie? Ron, ja nawet nie wiem, co to jest Horcrux. Piękny, no nie? Księżyc. No, tak. Nie mogę przestać o niej myśleć, Harry. Kocham ją. Ale czy ona w ogóle wie, że istnieje? Jak myślisz? No, miziała się z tobą od miesięcy. Miziała? Nigdy nie przytulałem Romildy. Jakiej Romildy? Ron, zjadłeś te czekoladki? Dała mi je Romilda Vane, są napełnione eliksirem miłosnym. Romilda. Znasz ją, Harry? Możesz mnie przedstawić? Tak, ona jest w gabinecie Slughorna. Tak, na pewno tam jest. Chodźmy.
Dobra. Ale w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj, żeby zostawić kciuka. Jak jesteś nowy, nie zapomnij oczywiście o subskrypcji kanału. Czerwony przycisk na dole musi być szary. Kliknij też dzwoneczek, napisz komentarz, będę bardzo wdzięczny. Możesz też polajkować Facebooka i Instagrama. Wbijaj też na streamy, są na Twitchu. Link jest oczywiście do wszystkich tych wyżej wymienionych przeze mnie social media w opisie. No i oczywiście do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.